Naszym gościem jest pan Mirosław Padjasek, wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Jak Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed ocenia pomysł powołania zespołu do spraw koncepcji budowy Centralnego Rejestru Wyrobów Medycznych? Z uwagi na to, że od wielu lat wnioskowaliśmy o to, żeby usprawnić procesy związane z kontraktowaniem i rozliczaniem świadczeń związanych z wyrobami medycznymi na zlecenie, to oceniamy zarządzenie powołujące zespół, który ma opracować koncepcję, która optymalizuje te wszystkie procesy, oceniamy bardzo dobrze. Czekaliśmy na to kilka ostatnich lat i uważamy, że to się świetnie wpisuje w proces elektronizacji wszystkich procesów, w tym wypadku kontraktowania i rozliczania wyrobów medycznych na zlecenie. W zespole zabrakło przedstawicieli Polmedu. Są jedynie osoby z NFZ-u. Czy chcieliby Państwo brać udział w tych pracach i czy ktoś już z Państwem na ten temat rozmawiał? Dostaliście zaproszenie? Mnie osobiście nie dziwi to, że nas w tym zespole nie ma, dlatego że zazwyczaj powołuje się zespoły w ramach danej organizacji i doprasza się co najwyżej ekspertów, konsultantów. Bardzo liczymy, że takimi ekspertami, konsultantami będziemy. Współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia od początku. Można powiedzieć, że od czasu, od 99 roku to były kasy chorych, potem Narodowy Fundusz Zdrowia. Przez cały ten czas aktywnie współpracujemy, a ostatni czas jest znacząco lepszym okresem współpracy. Jeżeli mnie pamięć nie myli, w artykule tego wspomnianego zarządzenia, ja może tutaj sobie wydrukowałem, to przeczytam, to jest zarządzenie numer 66/2020 GPF. Bodajże w artykule 2 ustęp 2 zarządzenie to przewiduje, może zacytuję, w pracach zespołu mogą brać udział w charakterze doradcy lub eksperta osoby nie będące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego zespołu lub przez zastępców przewodniczącego zespołu. W związku z tym nie obawiam się, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie opracowywał koncepcję dla samych siebie. Bez uczestników tego procesu nie da się tych koncepcji przygotować prawidłowo. Jestem pewien, że zostaniemy zaproszeni do współpracy i podobnie jak przy EZWM-ie, czyli elektronicznym procesie potwierdzania zleceń na wyroby medyczne, gdzie współpracowaliśmy przez wiele miesięcy i ostatecznie wypracowaliśmy bardzo prawidłowe rozwiązania. Bo chcę przy tej okazji powiedzieć, że pomimo wielu obaw EZWM sprawdza się. Sprawdza się. I Narodowy Fundusz Zdrowia słucha uwag i bardzo szybko reaguje na te uwagi, co napawa mnie osobiście i nas, mówię, członków Polmedu, bardzo optymistycznie. Po prostu nastąpiła zmiana, chciałem powiedzieć, dobra zmiana, ale faktycznie dobra zmiana. Mamy partnerów, którzy słuchają, chcą zrozumieć, w czym jest problem i reagują, tworząc odpowiednie rozwiązania. Jaka jest Państwa koncepcja budowy tego rejestru? Jak to miałoby wyglądać? Co jest takiego najistotniejszego? Mamy jedną centralę NFZ-u, ale dwa systemy rozliczeniowe. Są firmy, które działają na terenie całego obszaru i muszą się rozliczać w tych dwóch systemach. Centralny rejestr wyrobów medycznych powinien umożliwić kilka rzeczy. Przede wszystkim doprowadzić do rewolucyjnej, podkreślam to słowo, rewolucyjnej optymalizacji procesu. Dlaczego pozwoliłem sobie powiedzieć
dwukrotnie rewolucyjnej optymalizacji. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj w skrajnym przypadku, bo ponieważ mamy 4000 świadczeniodawców, przynajmniej no tyle się raportuje, że jest około 4000 świadczeniodawców w tym zakresie wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego i 16 oddziałów NFZ-u, a kontraktuje się nie centralnie, tylko poprzez oddziały, to jeden wyrób, na przykład dany wózek inwalidzki, będzie zgłaszany do oddziałów NFZ-u łącznie 16 razy 4000, gdyby każdy świadczeniodawca chciał ten wózek zgłosić, czyli 64 tysiące razy. Jeżeli powstanie centralny rejestr wyrobów medycznych, dlatego nazywa się centralny, ja oczywiście tutaj rozczytuję to tak, jak potrafię, dlatego że to prezes NFZ-u, wydając to zarządzenie, wie, co ma na myśli, ale centralny w znaczeniu tym, że to będzie w centrali, że on będzie jeden, to wtedy wytwórca, importer czy inny podmiot uprawniony będzie zgłaszał ten wyrób raz, a świadczeniodawcy będą deklarowali przystąpienie do tego systemu. Ponieważ zarządzenie bardzo dobrze opisuje, jaką koncepcję, co zawierać ma ta koncepcja, ma opracować powołany zespół, no to wiemy, że jest zrozumienie po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, że te procesy da się usprawnić. To jest rzecz jakby absolutnie najważniejsza i to zarządzenie świadczy o tym. Treść natomiast tego zarządzenia, która mówi o tym, że podmioty, świadczeniodawcy mieliby się rozliczać z jednym oddziałem, bez względu na to, gdzie świadczą usługi, że ma być centralny rejestr, że trzeba zastanowić się, jakie zmiany legislacyjne miałyby nastąpić, żeby to było możliwe. Świadczy o tym, że przed wydaniem zarządzenia przeprowadzono bardzo głęboki proces analizy tego wszystkiego, wsłuchując się w głosy środowiska, świadczeniodawców i widząc szansę na optymalizację tego wszystkiego. Z całą pewnością nie jest to prosty proces. Z całą pewnością wymaga dużo pracy, zastanawiania się. Jest tam parę spraw, które mogą powodować, że trzeba będzie się dłużej nad tym wszystkim zastanowić, ale z całą pewnością, jeżeli jest dobra wola do tego, żeby usprawnić to wszystko, po to, żeby tej społecznej energii nie tracić. Dlatego, że jeżeli jeden proces robi się 64 tysiące razy, a odpowiednia koncepcja, przemyślenie, praca wydatkowana na to, żeby zrobić to raz, a nie 64 tysiące razy, no to wydaje się, że to jest takie no naprawdę coś, o czym można powiedzieć, że powinno nastąpić już dawno, ale dobrze, że następuje teraz. A jak długo Pana zdaniem mogą potrwać te prace? Oczywiście będzie to zależało od tego, jaki priorytet dostanie ten zespół. Wygląda na to, że dostał duży, albo nawet bardzo duży, patrząc po zarządzeniu i przygotowaniu tego zarządzenia. Widać, że to naprawdę jest bardzo przemyślane. Patrząc na skład tego zespołu, widzę potwierdzenie tego dużego priorytetu. Bardzo tutaj zwracam uwagę na to, że zespół ma opracować koncepcję. On nie ma stworzyć produktu w postaci rozwiązań informatycznych. W związku z czym wydaje się, będąc
realistą, że to jest kilka miesięcy. Widzę, że niektóre rzeczy przebiegają szybciej i będąc optymistą, uważam, że to są 4 do 6 miesięcy. Czyli, że ta koncepcja powinna powstać, wydaje się, do końca października, tak, żeby była szansa na ewentualne zmiany legislacyjne od przyszłego roku. Gdyby udało się skonsumować potem te dobre zmiany od 1 stycznia 2021 roku, to byłbym bardzo zadowolony i wątpię, żeby to się dało zrobić szybciej, dlatego że potem następuje jeszcze etap informatyczny, czyli jest etap koncepcji, zlecenia prac, etap informatyczny i równocześnie trzeba myśleć o prawidłowej legislacji tutaj, czyli co zrobić, żeby to wszystko było zgodne z prawem. Także pani tego pytania nie zadała, ale no 1 stycznia, żeby to działało, to jest termin taki bardzo napięty i wymagałby skracania tego etapu koncepcji i podjęcia decyzji, tak robimy, to wtedy na 1 stycznia dałoby się konsumować efekty tego zarządzenia. Wspomniał pan wcześniej o e-zleceniach i o tym, że tych e-zleceń nie ma, że ta elektronizacja świadczeń medycznych postępuje. Jakie znaczenie może mieć ta budowa tego centralnego rejestru wyrobów medycznych właśnie jeżeli chodzi o powstanie e-zleceń? Elektroniczny system potwierdzania zleceń na wyroby medyczne to jest coś, co było dla nas początkowo taką gorzką pigułką, mówię dla rynku, dlaczego nie e-zlecenie? Mamy e-receptę, mamy e-zwolnienie. Pamiętam, minister mówił nam, że to musi poczekać. Na dzisiaj nie ma możliwości i przez najbliższe, z tego co pamiętam, mówił 1,5 roku, czyli że do końca 2020 roku na pewno e-zlecenia nie będzie. E-zlecenie to jest elektronizacja tego całego procesu, czyli sprawdzenia, czy pacjent jest ubezpieczony, uprawniony do odbioru tych świadczeń, sprawdzenia w systemie, co możemy mu jako osoba uprawniona ordynować, w tym wypadku wyroby medyczne na zlecenie, czyli czy wózek, czy okres zaopatrzenia upłynął i tak dalej, i tak dalej. I potem nadawany jest numer. To jest numer. On już dzisiaj jest elektroniczny, można się posługiwać tym numerem i ten numer świadczeniodawca, który jest podpięty do tego samego systemu, widzi. Świadczeniodawca jako realizator, czyli na przykład sklep medyczny. I nagle się okazało, oczywiście było wiele na początku roku, naprawdę mieliśmy taki krótki okres przejściowy, no, wiele zamieszania było, ale bardzo pozytywnie mówię, ja to oceniam. I trzeba naprawdę, mając świadomość tego wszystkiego, jak skomplikowane to są procesy, trzeba z dużym uznaniem się do tego odnieść, że no, wszyscy zdali egzamin. Tak? Mówię tutaj o informatykach, mówię o centrali, nadzorze, mówię o przewodniczącym, który stawał na wysokości zadania. Mówię o nas, którzy narzekaliśmy, ale też generalnie no, mieliśmy świadomość, że to jest trudne i godziliśmy się na niektóre niedogodności i cieszyliśmy się, jak szybko byliśmy słyszani i reagowano na nasze problemy. Na przykład dostaliśmy taki fajny prezent w postaci pliku, który ze strony tego systemu pokazuje nam, co zostało zrealizowane w ostatnim okresie rozliczeniowym miesiąca, czyli robi nam to ten system EZWM. Dlaczego taki szeroki wstęp zrobiłem? Dlatego, że tak naprawdę to my silnik i karoserię e-zlecenia mamy. To jest EZWM. To już jest. To czego jeszcze brakuje? Żeby to był kompletny system, to jednym z tych elementów takich usprawniających wydaje się, że mogłaby być
mógłby być centralny rejestr wyrobów medycznych. Z całą pewnością, nieważne jak ktoś to ostatecznie ułoży, zbuduje, ten centralny rejestr, nawet jeżeli on nie byłby elementem o kapitalnym znaczeniu dla e-zlecenia, to będzie elementem o kapitalnym znaczeniu od strony informatycznej, dlatego że usprawni procesy. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj każdy świadczeniodawca ma w ramach tego EZWM-u podpiętą swoją ofertę do każdego oddziału NFZ-u i każdy świadczeniodawca osobną. A w przyszłości można sobie, gdyby był centralny rejestr, wyobrazić, że pobieramy i wydajemy tylko te wyroby, które są w tym rejestrze. I wszyscy, czyli 4000 razy 16, mają to samo. Od strony programistycznej jest to niesamowite ułatwienie i przyspieszenie funkcjonalności tego całego systemu. W tym e-zleceniu dzisiaj mamy taką sytuację, że mamy duży problem z podpisem osoby odbierającej, no bo nie musi odebrać tego przedmiotu świadczeniobiorca, pacjent, może odebrać osoba upoważniona. Jak Najwyższa Izba Kontroli wytknęła NFZ-owi, nie musi to być upoważnienie pisemne, czyli dzisiaj nie musi to być pełnomocnictwo szczególne, czyli dzisiaj może przyjść ktoś ze zleceniem, czy tak naprawdę numerem zlecenia i PESEL-em pacjenta i powiedzieć, że chce odebrać dla niego wyrób, ale to on się podpisze pod tym. Na dzisiaj w dobie koronawirusa no, okazało się, że nawet ten podpis nie jest potrzebny. Tylko ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego nie ma relewantności traktowania tych świadczeń. I świadczenia w zakresie zaopatrzenia w leki, tak, na receptę, to są bodajże artykuł 5 ust. 37 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Świadczenia zdrowotne rzeczowe. Recepty nikt nie musi podpisywać. Często są to tysiące złotych, czy w ogóle rynek kilkanaście razy większy niż wyroby medyczne na zlecenie. A tutaj każdą pieluchę, cokolwiek musi być podpis. Wydaje się, że to jest zbędne utrudnienie systemowe i gdyby od tego odejść, to zostaje tak naprawdę nam tylko połączenie fajne z tą centralnym rejestrem wyrobów medycznych tego wszystkiego, plus internetowe konto pacjenta, gdzie jak ustalałem ostatnio, wyroby medyczne na zlecenie są niewidoczne tam. I to może być, i tutaj chcę powiedzieć wyraźnie, że no to nie jest domena, na której się znam, to może być duży problem, tak, informatyczny, dlatego że tych wyrobów jest naprawdę bardzo dużo. My jako rynek czekamy na to, żeby było pełne e-zlecenie, bo wtedy będzie można też uprościć rozliczenia. No, NFZ mógłby prostą notę uznaniową wystawiać, no bo wiedziałby, co miałby w komputerach, w rejestrze miałby, co myśmy zrealizowali jako świadczeniodawcy i wydawałby nam notę uznaniową, którą mielibyśmy czas na weryfikować, a dzisiaj się to odbywa w ten sposób, że to my obciążeniową notę wystawiamy. No i chcę powiedzieć jeszcze może o jednej rzeczy. EZWM, na koniec, dzisiaj mamy sytuację taką też paradoksalną, że z EZWM-u dostajemy informacje, jakie świadczenia zrealizowaliśmy. Tam jest kwota, jaką fundusz nam podaje z tego systemu, ile powinien nam za te świadczenia zapłacić. My ten plik cały musimy przetransformować do innego formatu i wysłać do NFZ-u, żeby nam zapłacili tą samą informację, którą oni nam wysłali. To też jest coś do usprawnienia i wydaje się, że zarządzenie dotyczące budowy Centralnego Rejestru Wyrobów Medycznych to jest zarządzenie również, proszę zwrócić uwagę, oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Dlatego na koniec jeszcze o tym przypomniałem, że ten system rozliczeniowy w tej koncepcji ma zostać przedstawiony jako znacząco uproszczony. Wydaje się, że EZWM, dlatego wspominam cały czas o tym, daje tej koncepcji bardzo duże szanse, żeby to usprawnić.
W EZWM-ie wie Narodowy Fundusz Zdrowia, za co powinien i ile zapłacić i komu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Pani również, dziękuję Państwu. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.